PiS się raptem rozmyje, wyparuje, przestanie funkcjonować. I podstawowe pytanie, panie Krzysztofie. Jaki będzie wynik wyborów 2023? Kto będzie rządził? Jak potoczą się losy Tuska, Kaczyńskiego, Morawieckiego, Ziobry, Dudy, Trzaskowskiego? Kiedy te wybory mają być? Jesienią 2023, za rok, październik, listopad. Dwie rzeczy muszę panu powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka, że kiedy zaczęła się pandemia, ja na swoim kanale, znaczy dwie rzeczy bardzo ważne. Jak się zaczęła pandemia, w pierwszym, to jest związane z politykowaniem i zaraz powiem o politykach. Jak się zaczęła pandemia, pierwsze dwa tygodnie ona trwała, pamiętam, był marzec, ale takie przedwiośnie, właśnie to już wiosna, piękny, pogodny dzień i mnie i moją żonę zaprosił ktoś z rodziny z Piły na obiad. O, jakie my tu mieliśmy dewagacje, czy jechać, czy nie, ale ja mówię w końcu, Kasia, no, jest akcja, nie wychodź z domu, ale jedziemy. No przecież nie będę wysiadał, nie będę nikomu tam w twarz buchał, nie, no jedziemy. Pojechaliśmy. W trakcie jazdy miałem jedno dziwne skojarzenie. Znaczy, żona tam czytała jakąś książkę, ja kieruję, ładne słońce świeci mi z przodu, wiosna. Ja sobie myślę, co to za pandemia? Do czego to doprowadzi? I taka myśl mnie naszła, taki obraz, że biegnie polem, ja to wiele razy u siebie na kanale opowiadam, biegnie polem chłopiec, taki 12-14 lat, biegnie polem chłopiec. I miałem wrażenie, że on jest z bardzo biednej rodziny. Że ten chłopiec ma świadomość, że są telefony komórkowe, telewizory, komputery, ale ich kompletnie na to nie stać. On biegnie do gospodarza, będzie u niego coś robił, pracował i dostanie za to garść cukierków. Pomyślałem sobie, tak w latach 20. Bieda, że dzieci musiały pracować. Wtedy, ja to powiedziałem wtedy u siebie na kanale, ale uznawałem to za nonsens. Dzisiaj, mając końcówkę 2022, obserwując to, co się dzieje, zaczynam się zastanawiać, czy ten symbol tego poczucia wtedy akurat nie jest bardzo trafny. Jeszcze dzisiaj za wcześnie powiedzieć, że to jest trafne, ale wszystko wskazuje, że to idzie w tym kierunku. Czy politycy będą rządzić? Umówmy się, że odpowiem panu na to pytanie, ale słowo rządzić musimy wstawić w tych czasach w cudzysłów. Rządzenie to jest wykonywanie pewnych odgórnych zaleceń i modyfikacji. To która partia będzie przy władzy? Muszę być konsekwentny. Przez kupę czasu, zresztą kiedy PiS wybrano na drugą kadencję, do mnie zadzwonił pewien redaktor z pewnej gazety, waszej konkurencyjnej. My nie mamy konkurencji, jesteśmy najlepsi. Jesteście najlepsi? Razem z Faktem, bo pan z Faktem zadzwonił. I teraz tak, i mówi tak, panie Krzysztofie, wstępne wyniki pokazują, że prawdopodobnie PiS będzie dalej rządził. Czy złożą koalicję, bo miał mniejszą, mniej atrakcyjnie wygrali. Czy byłoby takie pytanie, czy PiS złoży koalicję, czy będą? Ja będę w samochodzie, bo zatrzymałem samochód, skupiłem się, ja mówię, wie pan co? PiS złoży koalicję, będzie miał większość, ale PiS nie doczeka przyszłych wyborów. Ja pan, mówię to z trwogą, ale proszę uznać, że jestem konsekwentny. Bo mógłbym teraz tego nie mówić, bo mamy niecały rok do wyborów, mógłbym zamilknąć, ale jestem człowiekiem honoru. Jeżeli bym się nawet mylił, to honorowo, tak? Nadal uważam, że zresztą ja niedawno audycję zrobiłem i powiedziałem w tej audycji, że PiS się raptem rozmyje, wyparuje, przestanie funkcjonować, istnieć. No, nie, ale są politycy, panie Krzysztofie, jest Kaczyński, jest Morawiecki,
jest Duda. Chciałby pan być dzisiaj w skórze Morawieckiego? Ja nie. Panie Krzysztofie, to ja zadaję pytania. Niech pan spojrzy na pana Morawieckiego. Pan Morawiecki jest wieszczem polskim. Bardzo dużym. I proszę to puścić, proszę tego nie wyciąć. Bo to jest prawdziwe, co panu powiem. Bardzo prawdziwe. Pan Morawiecki jest wieszczem polskim, ponieważ jak się zaczęła pandemia w 2020 roku, to on w pierwszych tygodniach pandemii publicznie w telewizji powiedział takie zdanie do obywateli, bo to było w telewizji, on się do ludzi zwracał. Rzeczywistość przedpandemiczna minęła i już nie wróci. Mamy pandemię. Po pandemii będzie zupełnie inna rzeczywistość. Wieszcz.